Przystępujemy do kolejnej tury pytań. Dotyczyć one będą obniżenia wysokości wpływów z emerytur m.in. służbom mundurowym w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Pierwszy pytanie zada pan minister Cezary Grabarczyk. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Polski Ład miał być bramą do krainy mlekiem i miodem płynącej, a jest płacz i zgrzytanie zębów. Są recenzje. Klęska Polskiego Ładu. Polski Ład uderzył w najsłabszych. Ale są też reakcje naszych wyborców. Wyborcy listy piszą. Pan Zbigniew, jestem tym szczęśliwcem, którzy na pisowskim Polskim Ładzie stracili. Jestem emerytem mundurowym. Przepracowałem w policji 30 lat. Moja emerytura w porównaniu do grudnia 2021 zmniejszyła się o 98 zł netto. Informacja pochodzi z zakładu emerytalno-rentowego MSWiA. Drugi. Nazywam się Mirosław i jestem emerytowanym oficerem Wojska Polskiego. Przez ponad 30 lat wiernie służyłem ojczyźnie, aby w lutym 2020 odejść na emeryturę. W styczniu 2022 roku moje świadczenie emerytalne zostało zmniejszone o 389 zł. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie dowiedziałem się, że zmniejszenie mojej emerytury jest skutkiem zmian podatkowych Polskiego Ładu. Ponadto poinformowano mnie, że w połowie roku stracę prawdopodobnie jeszcze więcej. Panie ministrze, Polski Ład miał być sukcesem rządu. Jest klęską. Ale najgorsze jest to, że nie chroni praw nabytych. Prawa nabyte to świętość. Polska Konstytucja chroni prawo nabyte każdego emeryta, każdego rencisty. Co rząd zrobi, żeby ochronić emerytury i renty tych, którym na Polskim Ładzie obniżono świadczenia? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pytanie zostało zadane, a odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pan minister Jan Sarnowski. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, w pierwszych słowach chciałbym gorąco podkreślić, że rzeczywiście Polski Ład przyczyni się do szybkiego rozwoju naszej gospodarki, niezależnie od tego, co przeczytamy w prasie, czy usłyszymy od szanownych państwa. To jest dobry program korzystny dla wielu, wielu milionów Polaków. Przypomnę tylko liczby. 18 milionów Polaków pod koniec roku będzie zadowolona ze skutków naszej reformy. W tym osoby najmniej zarabiające, w tym emeryci i renciści. 9 milionów osób. Od 1 stycznia nie płaci już PIT-u. To osoby o płacy minimalnej i aż 2/3 emerytów. Kolejna liczba, 600 tysięcy. To jest liczba osób, które w tym roku nie zapłaci 32-procentowego podatku, ponieważ limit tego zastosowania tej stawki został podniesiony o 40%. Kolejne 500 000 to są ludzie, którzy pierwszy raz rozliczą się wspólnie z małżonkiem, bo wcześniej takiej możliwości nie mieli, a zasady zostały zliberalizowane. Dalej, 64 tysiące. 64 tysiące to jest liczba rodzin, które skorzystają z ulgi PIT 0 dla rodzin 4+. To są osoby, które wychowują przynajmniej czwórkę dzieci. To jest wielka reforma. Reforma nie pozbawiona trudności, szczególnie na początku działania, ale reforma słuszna, sprawiedliwa i przede wszystkim prospołeczna. Przechodząc już do odpowiedzi na konkretne pytania. Zgodnie z założeniem podatkowych zmian Polskiego Ładu, które będziemy bardzo stanowczo realizowali, więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach 90% emerytów i rencistów, czyli ponad 8 milionów osób. Tak jak wspominałem, aż 2/3 z nich, czyli ponad 6 milionów osób w ogóle przestanie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych.
emeryci o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od pierwszej złotówki świadczenia ponad wysokość emerytury przekraczającej 2,5 tysiąca złotych. Przy czym pamiętajmy, 2,5 tysiąca złotych to jest najczęstsza wypłacana w Polsce emerytura średnia. Średnia emerytura wypłacana kobietom to jest około 2 tysięcy złotych, brutto mężczyznom 3. W przypadku świadczeń emerytalnych wyższych, tych, o których mówił pan poseł, do kwoty 12 800 zł chcemy, żeby również żaden emeryt nie stracił na Polskim Ładzie. Od 8 stycznia obowiązuje już rozporządzenie, na podstawie którego taki emeryt, również ten otrzymujący wyższe świadczenie do wysokości 12 800 brutto, nie płaci z miesiąca na miesiąc ani złotówki więcej. W ten sposób reforma staje się korzystna lub neutralna już nie dla 95% emerytów, tylko dla 99,9% emerytów, dla wszystkich otrzymujących świadczenia do 12 800 zł brutto miesięcznie. Od przyszłego miesiąca emerytura będzie dla nich liczona w wyższej wysokości, a przy wypłacie za luty otrzymają oni również zwrot nadpłaty za styczeń. Chcemy również, żeby taki emeryt otrzymujący świadczenie do 12 800 zł nie tracił na Polskim Ładzie nie tylko w rozliczeniu miesięcznym, ale również w rozliczeniu rocznym. Dlatego pracujemy nad rozwiązaniem systemowym podobnym do ulgi dla klasy średniej, z której obecnie korzystają pracownicy i przedsiębiorcy. Stosowne przepisy zostaną przedstawione Wysokiej Izbie już na następnym posiedzeniu Sejmu. Przy czym chciałbym gorąco podkreślić, te realne pieniądze na kontach emerytów to nie jest teoria, to już nie są tabelki w Excelu, to nie jest prezentacja PowerPoint, tylko to są realne fakty, które dzieją się na naszych oczach. Według najnowszych danych z ZUS-u wynika, że już w styczniu tego roku w wyniku Polskiego Ładu wyższe emerytury otrzyma ponad 8 150 000 emerytów i rencistów. Już prawie połowa z tych osób otrzymała te wyższe świadczenia, ponieważ świadczenia wypłacane są cyklicznie praktycznie co 5 dni. Do 1, do 5, do 10, za 2 dni, 15, kolejna grupa emerytów dostanie te wyższe świadczenia. Te wyższe świadczenia styczniowe dostanie ponad 95% wszystkich świadczeniobiorców i tylko w styczniu na ich kontach pojawi się dodatkowe 860 milionów złotych. 860 milionów złotych szczególnie potrzebne teraz w trudnej sytuacji inflacyjnej i już teraz ponad połowa tej sumy pojawiła się na ich kontach, w ich portfelach. To są realne pieniądze, szczególnie potrzebne właśnie teraz i realne pieniądze po prostu wpływające na ich konta praktycznie co 5 dni wraz z wysyłaniem każdej kolejnej transzy wypłat emerytalnych za styczeń. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Pytanie teraz zada pani poseł Katarzyna Lubnauer. Po pierwsze, to tylko wy potraficie tak, że jeżeli według GUS-u na koniec 2020 roku emeryturę w Polsce pobierało 7 089 000, to u was 8 milionów zyskuje. Natomiast chciałam się zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmi, jak będzie wyglądała sytuacja emerytów, i to tych emerytów, którzy mają najniższą emeryturę, w sytuacji, w której likwidujecie 14 emeryturę, którą przypominam, że obiecywaliście, że będzie już rozwiązaniem systemowym na zawsze. Jak ich wygląda, jeśli chodzi o zyski z Polskiego Ładu w stosunku do tego, ile otrzymywali w ramach 14 emerytury? Czy to wychodzi na zero, czy to wychodzi trochę na minus. I kolejna kwestia to jest kwestia związana z tym, że jednak ci ludzie, którzy już nie mają wpływu na swoje życie, nagle się dowiedzieli, że dostali mniej na konta swoje w związku z emeryturą. I pytanie jest, dlaczego od początku nie objęto emerytów ulgą dla klasy średniej i od kiedy rozporządzeniem można zmieniać ustawę? Bo jak wiemy, rozwiązanie ma charakter ustawowy, a nie charakter rozporządzenia. I ostatnia kwestia, kiedy plik jednolity z kształtem całej ustawy o dochodach osób indywidualnych będzie na stronie rządowej, bo na razie mamy dokument z czerwca 2021 roku i 14 różnych poprawek. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, odnośnie liczb poruszonych przez panią poseł, chciałbym gorąco podkreślić, że dane, które otrzymaliśmy z ZUS-u, dotyczą nie tylko emerytów, których rzeczywiście jest ponad 7 milionów, mniej niż 8, ale również rencistów. Także mówimy tutaj o dwóch tych grupach razem.
świadczeniem, które miało być wypłacone cyklicznie, corocznie, jest 13. emerytura, a nie 14. Przy czym chciałam gorąco podkreślić, że... Przecież właśnie udowodniono pani Arendt, że kłamała. Pan Motyka udowodnił pani Arendt, że kłamała, że była mowa, że to jest systemowe. Pani poseł, teraz jest czas na odpowiedź pana ministra. Pani będzie mogła zadać pytanie dodatkowe. Przy czym dla osób, które osiągają najczęstszą emeryturę, czyli 2500 zł, korzyść wynikająca ze zmian podatkowych Polskiego Ładu wynosi na rękę 2200 zł i to wypłacane przy wpłatach miesięcznych co miesięcznie w wysokości około 200 zł co miesiąc. Także jest to realne wsparcie i to nie takie incydentalne wypłacane raz do roku, tylko wsparcie, które pojawia się na kontach emerytów po prostu wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne, wtedy, kiedy dokonywane są wydatki na życie. Tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych publikowany jest na stronie sejmowej, także jeśli jest potrzebny również tekst jednolity na stronach Ministerstwa Finansów, to również jesteśmy otwarci na to, żeby go po prostu opublikować. Bardzo dziękuję. Czy pani poseł, mimo że już jest wyczerpana pula, zechce jednak zadać pytanie, tak? Tak, chciałabym pytanie wyjątkowo... dodatkowe. Po pierwsze, dziękuję panu marszałkowi. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że nie usłyszałam odpowiedzi dokładnej, jaka jest różnica między tym, co otrzymywał czternastki, a z tym, co wynika z Polskiego Ładu. Po drugie, już została pani Arendt sprawdzona w tej wypowiedzi. Dokładnie na konwencji w Płocku w 2019 roku zabrzmiało to tak. W kolejnym roku też już na stałe będzie także czternasta emerytura. I to jest wypowiedź pana Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym to zostało sprawdzone i proszę nie powtarzać tego kłamstwa. Natomiast ja prosiłam konkretną odpowiedź, jaka jest różnica. Proszę bardzo. Informacje na temat konkretnej różnicy możemy państwu przedstawić na piśmie, ponieważ wymaga to po prostu przeliczenia w zależności od konkretnej kategorii emeryta od wysokości jego świadczenia. Ja prosiłam po prostu najniższa emerytura, bardzo konkretnie, jeden typ. Regulamin tego punktu nie przewiduje tego typu dyskusji, zatem dziękujemy panu ministrowi.